Cześć, witam serdecznie, Paweł Surynowicz, Polski Karting. Przed nami kolejny odcinek Karting Cafe, a gościem tego odcinka, jak doskonale wiecie, będzie kierowca, którego nie widzieliśmy w tym ostatnim weekend w kartingowych mistrzostwach Polski, chociaż mieliśmy nadzieję, bo jedzie znakomicie i przez to z pewnością rywalizacja byłaby o wiele ciekawsza, ale wystartował w Belgii, w belgijskiej inauguracyjnej rundzie Rotax Euro Trophy w elektrycznej kategorii E20 Junior. To był debiut Polaka w tej kategorii. Kacper Turobojski, Bambini Racing. Posłuchajmy zatem, jakie ma wrażenie po tym belgijskim weekendzie wyścigowym. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Karting Cafe. Kacper, powiem szczerze, że no, liczyliśmy na Twój występ w KMP, ale w tym samym czasie byłeś w Belgii, gdzie debiutowałeś w nowej kategorii. Może nam opowiesz w takim razie, co to za kategoria, co to za zawody? Tak, to jest kategoria Rotaxa elektryczna E20 Junior. No i startowałem w Euro Trophy w Genk w Belgii. I jakim efektem? No, plasowałem się ogólnie na czwartym miejscu, ale były większe zamiary. No właśnie, tam słyszałem, że kluczem do tego była waga chyba, tak? Powinieneś wystartować bardziej z tą swoją wagą w kategorii seniorów. Tak. Przede wszystkim jeszcze nie wiedzieliśmy, że tak będzie z wagą, ale miałem 8 kg więcej niż inni zawodnicy, więc to też mnie spowalniało trochę. A no tak. Tak to z kategorii seniorskiej powinienem wystartować, ale też nie było źle. No dobrze, tylko wytłumacz w takim razie, czy taka waga nadwaga 8 kg jest tak diametralnie różna, jeśli chodzi o specyfikację kategorii elektrycznej i spalinowej, czy można to w jakiś sposób zniwelować? W kategorii spalinowej można zniwelować to, można dać lżejszy akumulator, można odjąć wagi i ogólnie sam wózek jest lżejszy. A tutaj wózek ważył 143 kilo. Ja z wózkiem ważyłem 203. To też... Nie dało się nic z tym zrobić. To właśnie był ten problem. Okej, ale czuć tą wagę, czuć tą masę, jak się jedzie? Tak, bardzo czuć tą masę. Szczególnie kiedy jest więcej przyczepności, to zarzucać się tak, skaczesz na zakrętach. A najbardziej to widoczne jest, kiedy masz kontakt z zawodnikiem. To miałem kontakt z zawodnikiem taki leciutki, no puknąłem się przed nim kołem i uniball w drążku się pękł. Tak, no leciutko. Proszę. Czyli to jednak jest potężna siła, prawda? Tak, tak, tam waga jest mega, mega duża. Czyli można powiedzieć, że to jest ta sama kategoria, w której Dawid Auletny zdobył podium na finale światowym, tylko podzielona na dwie kategorie, jakby dwie klasyfikacje, juniorów i seniorów. Tak, Dawid startował w seniorze, ja teraz w juniorze, ale następnym razem, jak będzie okazja, to w seniorze startuję. Okej, a rozmawiałeś przed zawodami z Dawidem, bo też tam był w Genku. Tak, rozmawiałem z Dawidem, dał mi bardzo dużo wskazówek, też dziękuję mu za to bardzo. No... Tyle. Okej, okay. To teraz przypomnijmy. Rotax Euro Trophy, czyli takie mistrzostwa Europy Rotaxa, tak można powiedzieć, europejska seria. Europejska seria, tak. Tak, i Twój debiut w tej kategorii E20. Ale chciałbym jeszcze zapytać Cię o przygotowania do tego sezonu, o start w tych trzech zawodach, których Cię widzieliśmy w CE i w dwóch polskich. Opowiedz, bo tam, no... Trzy weekendy wyścigowe i trzy podia. Dwa zwycięstwa. Tak. Przygotowania były no, jakoś nie mega mocne. Po prostu oszczędzałem samego siebie. Bardzo dużo ćwiczyłem. Trzy razy w tygodniu wchodziłem na treningi. I dwa razy biegałem rano. W tygodniu oczywiście. No i to mnie tak przygotowało fizycznie. Czułem się świeży na te zawody. A później to już tylko jechać trzeba było. Okej, okay. No ale nie było tak różowo i
można powiedzieć, no nie było takiej aury jak w Belgii, w Poznaniu, kiedy zaczynał się sezon na tym Bonus Cupie, prawda? Zimno. No, było mega zimno. No, temperatura potrafiła być na minusie nawet. Na pierwszej rundzie Rotaxa. Nie pamiętam, czy to był bonus, czy pierwsza runda, ale były już stopnie na minusie. No chyba jeszcze bonus, bo to był jeszcze tak, tak, początek chyba marca. Tak. Dobra, i później jedziecie na Węgry, do Kecskemet. Startujesz w Rotax Central Eastern Europe. To jest druga runda tej serii. I jest podium. I jak wygląda taka rywalizacja w porównaniu do tego, co miałeś w elektryku w europejskiej serii Rotaxa, w tej Central Eastern Europe, w juniorze i w polskim juniorze? Znaczy to, co mogę porównać bardzo do polskiej serii Rotaxa, może stawka na C jest troszkę lepsza, ale wszystko się odbywa dokładnie tak samo. Tylko tam format wyścigu, bo na C miałeś super... Miałeś prefinał, finał i superfinał, a w Polsce masz 4 wyścigi finałowe. No tak, bo frekwencja jest nawet podobna, prawda? Tam chyba 4 czy 5 kierowców więcej jest tylko. Tak, znaczy no, zgłoszonych było 35, a startowało chyba 27 na C. No to tam 7 kierowców więcej jest na C. A w porównaniu, mam porównać C do tego E20, no to tak. W tym elektrycznym Rotaxie startowałem z miejsca, tam nie było lotnego, tam miałeś jak w formule, światła gasną i pełna dzida. Ale no, czuć to przyspieszenie, czuć tą moc? Tak, przyspieszenie jest to przyspieszenie mega czuć, szczególnie kiedy mieliśmy przycisk boost. No właśnie, ja chciałbym ci powiedzieć, że jak był finał światowy Rotaxa w Portugalii, to ja miałem okazję przetestować Rotax Thunder, ten wózek taki elektryczny, który pierwszy się pojawił, i tam był właśnie ten tak zwany KERS, przycisk dający możliwość przyspieszenia, i powiem ci, że no, przestraszyłem się. To jest tak potężna prędkość. Tak. To przyspieszenie jest bardzo duże. Myślę, że gdyby ten wózek jest jedzie tempem juniora teraz, mniej więcej, ale gdyby tam odjąć same kilogramy, to by jechał tempem kazeta. Tam dostałem taką informację, pytałem się. No i tam 3 sekundy do setki, to naprawdę jest mega szybko. To trzeba sobie wyobrazić, że ten przycisk przyspieszający, który to jest na zasadzie tak jak KERS w formule, tak? Odzyskiwanie zhamowania mocy i później ewentualnie możliwość przyspieszenia, tak? W formule masz odzyskiwanie zhamowania mocy, ale tutaj mogłeś przycisnąć przycisk przez 5 sekund co 30 sekund. Mogłeś go użyć. Czyli bardziej pomocny chyba, tak? No, jest. Ale korzystałeś z tego przycisku? Tak, korzystałem z tego przycisku. Każdy korzystał. Bardzo dużo. Na każdym kółku korzystaliśmy. No, a też trzeba przemyśleć, jak go użyć, gdzie, kiedy. Do wyprzedzania na przykład. No jasne. Ale to nie jest tak, że cię, nie wiem, wyprowadza z takiej równowagi mnie troszeczkę? Czy to jest, nie wiem, prosta, czy są zakręty? Jak, nie wiem, co masz na myśli za bardzo. No, nie wiem, to tylko na prostej wciskacie to przyspieszenie, czy w zakręcie również? W zakręcie można. W zakrętach się używa tego na wyjściu do wyprzedzania, żeby wyprzedzić na następnym zakręcie. A tak to używaliśmy na wyjściu na prosto, bo to dawało naprawdę dużo, tam 5 km, 6 na godzinę. No dobra. Czyli co, kolejna runda Rotax Euro Trophy i będziesz startował w elektrycznym? Jeszcze nie wiem. No to będę dawał znać na bieżąco, to będzie na moim Facebooku. A jeszcze nie wiem, czy będę startował. Zobaczymy. Jakiś czas temu pojawiły się informacje, że będzie taka seria Monaco elektryczna, cały sezon pojedzie, tak? No i testowała te wózki Klara Kowalczyk.
Nie wiem, czy rozmawiałeś z Klarą na ten temat. Tak, z Klarą nie rozmawiałem, ale tata mi mówił. I też muszę podziękować tacie Klary bardzo, że przez niego właśnie byłem w gang i bardzo mu jestem za to wdzięczny. Okej. Okay. No ale generalnie to chciałbym z tobą też porozmawiać, co w tym sezonie, bo już masz, jakby masz już bogate portfolio i bogaty dorobek, jeśli chodzi o wyścigi generalnie. I teraz jest pytanie, w którym kierunku będziesz szedł? Co będzie w tym sezonie, co będzie w przyszłym sezonie? No w tym sezonie junior max, junior rok i może to właśnie 20. Postaram się pojechać całego juniora roka. Bardzo bym chciał pojechać KMP, ale niestety tutaj czas i budżet zabrania. Bo nie było mnie przez ostatnie 23 dni w szkole i teraz jestem tylko na 4 dni i znowu wyjeżdżam. I tak mam taki maraton teraz. Ale w tym roku junior, za rok senior, zobaczymy jaka będzie stawka w seniorze w Polsce, a jak nie to gdzieś za granicę, też trzeba sponsorów szukać, żeby jechać za granicą. Ale bierzesz pod uwagę to, że będziesz jechał, nie wiem, w kategoriach międzynarodowych, w OK-u, w OK Junior, czy w KZ? No właśnie za rok bym chciał pojechać w OK, w te WS-ki, Mistrzostwa Świata, ale to dalej budżet jest, nie pozwala. Jasne. No, no marzenie moje, żeby pojechać właśnie w takich seriach wysokich, pościgać się z chłopakami na topie. No, tylko właśnie ten budżet i czas. No mam nadzieję, że uda ci się zebrać jakby no, taką kluczową sprawą dla kierowców jest właśnie to, żeby mieć możliwość wystartowania gdzieś w zawodach. Kacper, powiedz mi, bo tak, byłeś na jednym finale światowym, na drugim finale światowym, ścigasz się w tych kategoriach pucharowych, monomarkowych. Rozmawiamy teraz o OK na przykład. Czy nie boisz się takiego przeskoku z bardzo dobrze znanych dla ciebie kategorii i wypłynięcia na jakieś takie morze kompletnie nieznane? Właśnie chciałbym wypłynąć na takie inne morze, jakby poznać ten inny świat kartingu. No bo co prawda inaczej jest w Polsce, a inaczej we Włoszech tam. We Włoszech, w Hiszpanii, te wszystkie tory. Czyli nie boisz się absolutnie tego? Nie, wręcz przeciwnie, bym chciał przeskoczyć. Czego w takim razie mogę życzyć ci w tym sezonie? Nie wiem, zdobycia przepustki na finał światowy, jeden i drugi? Między innymi. No, zdobycia sponsorów więcej też by się przydało. No to może wspólnie będziemy walczyć o tych sponsorów. Jeśli tylko będę w stanie i będę mógł pomóc, to oczywiście. Bardzo serdecznie ci dziękuję za tą krótką naszą rozmowę i mam nadzieję, że będziemy się jeszcze widzieć i rozmawiać na temat, no głównie chyba tych elektrycznych wózków. No zobaczymy jeszcze, czy no właśnie w tych seriach zagranicznych może coś osiągnę jeszcze. Okej. Dzięki serdecznie. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę.